Dziś będziemy robili upgrade tego Maca Mini, który ma 15 lat na karku i spróbujemy z niego wycisnąć tyle, ile się tylko da. I zrobimy mu kilka upgrade'ów, dorzucimy mu RAM-u, wymienimy dysk na SSD-ka, a do tego jako bonus zrobimy sobie eksperyment i na tym 15-letnim komputerku zainstalujemy najnowszy macOS, jaki jest, czyli Sonoma. Oczywiście on nie jest oficjalnie wspierany na tym komputerze. Czy będzie to działać dobrze? Czy to w ogóle nie wybuchnie? Nie wiem, no musimy sprawdzić. Ale zacznijmy od początku. Z czym my w ogóle tutaj pracujemy i skąd ja w ogóle mam tego maczka? Historia jest taka, że dostałem ten komputerek od jednego z was. Konkretniej mówiąc to od widza, który nazywa się Stanisław. I pokazywałem go na swoim drugim kanale Rozpaczkowanie. To co my mamy tutaj, to jest Mac Mini z końcówki roku 2009. I precyzyjnie ujmując, jest to Mac Mini 3.1. I jak na tamte czasy, jest to komputerek naprawdę całkiem zgrabny, przyznaję. Jego wiek przede wszystkim zdradza napęd DVD czy porty, które już na dzisiejsze standardy absolutnie szału nie robią. Jeżeli chodzi o bebechy, to mamy tutaj dwurdzeniowego Intel Core 2 Duo i 2 GB RAM-u DDR3 i co ciekawe, to mamy tutaj także dedykowany układ NVIDIA, konkretnie jest to GeForce 9400, no i niestety dysk HDD. Oczywiście specyfikacja jak na dzisiejsze czasy szału nie robi, ale co fajne, to niektóre części można w tym sprzęcie wymienić, no i my sobie to dzisiaj zrobimy. Dla tych, którzy może nie widzieli tego filmu na rozpaczkowanie albo dla przypomnienia, to ten sprzęcik śmiga na OS X 10.8 Mountain Lion, czyli kurde, no jest to system z 2012 roku, czyli no już dość wiekowy. I o ile na papierze ten system jest nowszy niż taki Windows 7, to jak sami zobaczycie w tym filmie, macOS trochę szybciej traci wsparcie dla aplikacji. No i co tu dużo mówić? Przykładowo 12-letnia przeglądarka Safari nie najlepiej radzi sobie z przeglądaniem neta. Najnowsza wersja Google Chrome, którą można zainstalować na tej wersji systemu, jest z 2020 i działa lepiej, ale nadal ma problemy z wyświetlaniem niektórych stron. Próbowałem też zainstalować na tym systemie 10.8 trochę aplikacji i na przykład Minecraft w ogóle nie chciał zadziałać, ani żadna z jego wersji i to samo było przykładowo z aplikacją Steam. I co fajne, oficjalnie ten maczek wspiera nowszy system OS X, dokładnie 10.11, czyli jest to El Capitan z 2015 roku. No i na nim na pewno odpalimy więcej rzeczy, ale zanim zainstalujemy ten nowszy system, to wyczyśćmy tego maczka i zróbmy mu parę upgrade'ów, żeby poszło nam to bardziej gładko. Ech, tak, pracowanie ze sprzętem Apple'a. Zawsze uwielbiam te ich otwieranie, nawet iFixit rekomenduje, żeby użyć tego ich nożyka takiego albo szpachelki, żeby wydłubać tego maka ze skorupy. Zabrzmię może jak stary dziad, ale po prostu zawsze mnie tak niesamowicie denerwowało to, że robili te sprzęty tak, żeby przypadkiem nikt tego nigdy nie otworzył. No a kurde, a pasta termoprzewodząca to się sama wymieni? 6 hours later. No i słuchajcie, powolutku, powolutku. Okej, mamy to. Tu mamy front naszego maczka, głośniczek. Tak wygląda tył. I żeby dalej kontynuować, tutaj musimy zdjąć, to są takie antenki do Bluetootha i do Wi-Fi. Są one na takich sprężynkach. Ten jeden nam odskoczył. Sprężynka, żeby nam nie zginęła. Och, jeszcze są śrubeczki w takich miejscach, żeby przypadkiem za łatwo nie było ich odkręcić. 20 minutes later. Mamy to odkręcone i teraz delikatnie powinniśmy być w stanie tutaj jeszcze odpiąć tasiemkę. Hop. O, teraz już nam wszystko powinno odpuścić. To jest ta góra, tu jest napęd i zobaczcie. Tutaj mamy dysk. Jego sobie zmienimy na SSD-ka. Wykręcamy sobie, słuchajcie. Tu mamy jeszcze w ogóle termometr przyklejony, taka ciekawostka. Zobaczcie, nawet tutaj jest ich logo. A my sobie wrzucimy takiego 128 giga. Termometr też możemy przykleić na ten dysk, a to w sumie może za chwilkę. Tutaj mamy dwie kosteczki RAM-u, sodimy DDR3 laptopowe. I tutaj mamy procesor i tutaj zdaje się mamy układ graficzny. Ja bym chciał ściągnąć te radiatorki, żeby też wymienić pastę. Trzeba przedmuchać teraz wszystko. To wyciągnijmy sobie najpierw te kosteczki RAM-u. Niestety, żeby zmienić pastę na procesorze i na grafie, będę musiał odkręcić też tą kartę sieciową i wyciągnąć całą płytę główną, bo dali takie zatrzaskowe badziewie zamiast zwykłych śrubek, niestety. I powiem wam, z tymi śmiesznymi radiatorkami się trochę namęczyłem, bo one są na takich plastikowych zatrzaskach, no i nie chciałem tego zwyczajnie połamać.
ale po zdjęciu możemy podziwiać przylutowany procesor i układ graficzny. No i przy okazji, jak już te radiatory zdemontowaliśmy, to wymienimy sobie oczywiście pastę termoprzewodzącą. Mamy takie dwie kosteczki Goodrama, niby każda z nich ma być 4 giga. Zobaczymy, bo czasami jest napisane 4 giga, ale to jest 4 giga jako zestaw. No sprawdziłem, niby to ma być faktycznie pojedyncza jakość 4 giga, no zobaczymy. Teoretycznie powinien to być koniec naszego upgrade'u, więc musimy sprawdzić, czy wszystko nam działa, no i odpalić go, zobaczyć i potem go składamy do kupy całkiem. No to zobaczmy, czy nasze dzieło działa. Znaczy, ja wiedziałem, że na tym dysku był Windows prawdopodobnie. To nie jest w ogóle jakiś niesamowity plot twist, że to zadziałało, bo to, jak widzicie, to jest Intel Core 2 Duo i to jest jakiś P7550, tak, dwurdzeniowy. No ale i tak, tutaj macOS-a instalujemy, nie? Jeszcze na starym systemie operacyjnym z HDDK przygotowałem sobie, że tak powiem, pendrive instalacyjny do systemu 10.11. Tak, i teraz, gdy chcemy sobie zbootować z pendrive'a, musimy przytrzymać klawisz Alt albo Option, w zależności jak to jest, i powinien, o, Install OS X El Capitan. No i tutaj mamy narzędzie dyskowe, formatujemy sobie nasz dysk na Mac. No i teraz na luzie już sobie lecimy z instalacją. No dobra, no to jak wszystko nam działa, no to ja go składam do kupy i pobawmy się nim. No i powiem wam, że po upgrade'ach i po świeżej instalacji na dysku SSD to El Capitan działa naprawdę całkiem sprawnie. I co zaskoczeniem nie jest, no mamy tutaj też dostęp do nowszych aplikacji. Chociaż powiem wam, tak prawdę mówiąc, jest gorzej niż się spodziewałem. Ale zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli przeglądarki internetowej. Najnowsza wersja Chroma, którą możemy zainstalować na El Capitanie, to przeglądarka z połowy 2022 roku. Czyli no, nie ma tragedii, ale nie jest to najnowsza wersja. I rzeczywiście Maczek poradzi sobie w miarę ok z przeglądaniem stron internetowych, a nawet bez problemu możemy oglądać sobie YouTube'a w rozdzielczości 720p. I moim zdaniem, jeżeli na jakimś komputerze mamy w miarę aktualną przeglądarkę internetową i jesteśmy w stanie dobrze z internetu korzystać, no to nadawałby on się od biedy do takich codziennych zadań. No dobra, a czy uda nam się w takim razie odpalić Minecrafta? Oficjalny launcher faktycznie się instaluje i uruchamia bez problemu, ale sam Minecraft, no... Najnowsza wersja 1.20 niestety się wywala. Finalnie wersja MC, którą udało się odpalić, to 1.17. I samo generowanie świata, jak należy się spodziewać, no trwało długo na 15-letnim komputerze. Ale gdy świat się wygenerował, to sam Minecraft działał w miarę okej. No dobra, no to co? Sprawdzimy jakieś inne gierki? No i szybko pobrałem sobie Steama, przeciągnąłem go do folderu z aplikacjami i czekała na mnie seria niemiłych niespodzianek, bo okazuje się, że Steam obecnie wymaga co najmniej macOS w wersji 10.15, Catalina. Więc no, póki co tego nie przeskoczymy. Pomyślałem, że skoro ostatnio budowaliśmy serwer do grania w chmurze, to może uda nam się na tym maczku połączyć zdalnie do tych komputerów i w jakiś sposób pograć w nowe gry. No ale tutaj po raz kolejny, niemiła niespodzianka. Moonlight nie chce działać na El Capitan. I to samo zresztą było, gdy pobrałem Parseka. On również nie chciał działać na tym macOSie i wymaga wersji 10.15. I gdy tak zacząłem sobie sprawdzać, to powiem wam, że zaskakująco dużo programów wymaga właśnie wyższej wersji macOS. I powiem wam, na tym maczku nawet proste programy pokroju Spotify'a czy Discorda nie chciały się uruchamiać. Jasne, część z tych rzeczy można odpalić we wcześniej wspomnianej przeglądarce, no ale wiecie, chodzi mi tutaj po prostu o natywne aplikacje. I to jest właśnie bardzo ciekawa przypadłość macOS-a, bo w porównaniu do Windowsa, deweloperzy często dość szybko wymagają stosunkowo nowych wersji systemu, a wsparcie dla starszych wersji, no, równie szybko jest po prostu porzucane. Z drugiej strony, dzięki temu Maci mają mniej tak zwanego długu technologicznego, przez to nowe sprzęty działają tak dobrze, no i w sumie stabilnie, no bo nie mają po prostu dużo starego kodu. Ale
To, że Apple mówi, że nasz maczek nie wspiera systemu nowszego niż El Capitan, to nie znaczy, że wcale się nie da go zainstalować. Bo zapewne, jak się domyślacie, to na tej kosteczce da się zainstalować nowsze wersje systemu operacyjnego, w tym nawet najnowszą Sonoma. I co zabawne, używa się do tego programu, który nazywa się OpenCore, czyli de facto tego samego softu, z którego korzystają osoby, które robią hackintosze. Czyli można powiedzieć, że my będziemy robili trochę takiego hackintosza na Macu? No okej, a jak wygląda taki proces w uproszczeniu? No po pierwsze, musimy sobie przygotować specjalnego pendrive'a instalacyjnego. Tylko jest taki drobny petit, malutki problemik. Żeby stworzyć instalator dla macOS Sonoma, musimy mieć przynajmniej macOS w wersji 10.13. High Sierra. Więc w naszym przypadku musielibyśmy najpierw podnieść wersję z 10.11 do 10.13 i dopiero potem z niego podnieść do Sonomy. Szczęśliwie akurat się złożyło, że mam pod ręką nowego Maca Mini, więc na nim mogę sobie przygotować ten bootowalny pendrive do Sonomy. I cały proces instalacji tego macOS-a na starszym maczku wygląda mniej więcej tak, że pobieramy sobie OpenCore Legacy Patchera ze strony i odpalamy apkę. Podpinamy sobie pendrive'a, który ma minimum 16 GB, pobieramy system bezpośrednio z apki, no i wypalamy go sobie na pendrive'ie. I na ten sam pendrive wgrywamy patch, który zawiera kompletną partycję EFI, w tym bootloader z kekstami potrzebnymi dla naszego starego maczka. I gdyby ktoś z Was chciał sobie powtórzyć coś takiego, to link do dokumentacji znajdziecie w opisie. Więc w naszym przypadku sam proces przygotowania takiego pendrive'a nie był najłatwiejszy zadaniem, ale to nie koniec problemów, bo instalator macOS Sonoma działa jak każdy inny. Tylko problem polega na tym, że Mac Mini 3.1 posiada złącza USB 2.0, które traktują domyślnie peryferia jako USB 1.1. A z racji tego, że w macOS Ventura Apple wywaliło wsparcie dla USB 1.1, to po podpięciu klawiatura i mysz nie działają. Nie, Boże, proszę, nie! I żeby to obejść, to w ogóle musimy zrobić strasznie śmieszną rzecz, bo kiedy uruchamiamy naszego maczka, no to wpinamy sobie normalnie naszą klawiaturę i myszkę do portów, natomiast obok nich musimy sobie wpiąć huba USB 2.0. I tak, ja wiem, brzmi to totalnie absurdalnie, ale serio działa. I po wybraniu urządzenia, z którego chcemy zabutować system, czyli naszego pendrive'a, no to musimy przepiąć sobie po prostu klawiaturę do tego huba USB, żeby instalator je wykrywał. No i wtedy, gdy klawiaturka już nam działa, no to instalacja wygląda tak samo jak dla każdego innego macOS-a. Nie ma tutaj, prawdę mówiąc, żadnej filozofii. Jedynym dodatkowym krokiem jest to, że po instalacji na pulpicie powinien wyświetlić się nam OpenCore Legacy Patcher z pytaniem, czy chcemy przekopiować konfigurację EFI i bootloadera na dysk. No i w naszym przypadku, gdy mamy takiego starego maczka, no to musimy to zrobić. No i pytanie za 100 punktów. Jak działa najnowszy macOS na 15-letnim Macu? No, pierwsze wrażenie było bardzo kiepskie, bo same ustawienia odpalały mi się chyba z minutę, a monitor aktywności pokazywał użycie proca na 100. Ale powiem Wam, gdy dałem komputerkowi chwilkę i przemielił sobie wszystkie procesy z tła, które macOS mu narzucił, zaczęło działać to lepiej. I szczerze, tak całkiem szczerze, system potem działał lepiej, niż bym się spodziewał. Nie było to oczywiście jakieś super szałowe, w końcu jest to sprzęt, który, jak mówiłem, ma 15 lat i jest znacznie wolniejszy niż El Capitan, co jest logiczne, ale nie jest na tyle wolny, że byłby totalnie nieużywalny. I co fajne, to dzięki właśnie temu nowszemu systemowi mamy dostęp do zdecydowanie większej liczby aplikacji. Przykładowo, nowe Safari pozwala nam w miarę rozsądnie przeglądać neta, co jest oczywiste, ale dla formalności wspomnę, że teraz dla odmiany możemy zainstalować aktualną, najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, więc sama kwestia przeglądania neta wygląda dużo lepiej. Jeżeli chodzi o gry, no to zacznijmy najpierw od Minecrafta, który czary mary teraz na najnowszej wersji macOS-a normalnie się odpala.
jasne, dwurdzeniowy procesor się nie zmienił i jesteśmy w stanie procesor bez problemu spocić tak, żeby nie nadążał ładować czanków, ale w momencie, gdy świat się wygeneruje, to powiem wam, wygląda to ok i pewnie na upartego dałoby się nawet grać albo podłączyć do jakiegoś współczesnego serwera Minecrafta. Na Sonomie też bez problemu startuje nam w końcu Steam. Jednak akurat Steam, to powiem wam, był turbowolny. Ciekawostką jest w ogóle to, że w macOSie od 10.14 nie wspierane są 32-bitowe aplikacje, więc przykładowo takiego Half-Life'a czy Portala nie odpalimy. Pobrałem więc na przykład Vampire Survivors i cóż, gra się uruchamia, bo było słychać dźwięk, ale no, jak widać, mieliśmy po prostu czarny ekran, więc traktuję to jako taki połowiczny sukces. Factorio crashuje się na samym starcie i rzuca tylko błędem. Terraria odpala się i działa, ale wszystko wygląda tak, jakby było w spowolnionym tempie. No ja pomyślałem, że skoro mamy nową wersję i mamy App Store'a, to może zainstalujemy na 15-letnim Macu Final Cut'a, co może pójść nie tak. I o dziwo, program zaczął się uruchamiać i kurde, nawet się odpalił, ale tak szybko jak kliknąłem Continue, to się wywalił. No, kto by się spodziewał? Szok i niedowierzanie, co? No dobra, a co z takim codziennym, praktycznym użytkowaniem? I powiem wam, jeżeli o to chodzi, to wcale nie ma źle, bo pobrałem sobie z App Store na przykład Spotify'a, do tego Discorda, Parseka, Notion, Messengera i znów, jest wolno, ale prawdę mówiąc, na upartego dałoby się tego sprzętu używać w 2024 roku do takich właśnie codziennych zadań. Do tego feature'y związane z iCloudem normalnie działają. Da się zalogować na konto Apple'a, normalnie mamy synchronizację z naszymi notatkami czy z listą do zrobienia rzeczy, więc sporo tych takich nowych funkcji czy apek działa, tylko po prostu jest strasznie wolna. Dla odmiany nie będzie nam działać przykładowo AirDrop. Prawdopodobnie dlatego, że mamy zbyt starą kartę sieciową i Bluetootha i w ogóle jest ona wykrywana jako dongiel na USB przez tego nowego macOS-a. Parsec niestety nie działa w przeglądarce ani w natywnej aplikacji, bo potrzebuje co najmniej Maca Mini z 2012 roku, więc pewnie to jest kwestia hardware'owa. I co mnie też na przykład zaskoczyło, że pomimo, że sam system był wolny, to gdy odpaliłem sporo aplikacji, to nie zjadał on jakoś przesadnie dużo RAMu, bo gdy miałem odpalonego Discorda, przeglądarkę, Spotify'a w tle, zjadaliśmy okolice 5 GB. Oczywiście nie byłbym też sobą, gdybym nie zrobił kilku benchmarków, żeby sprawdzić, czy komputerek działa lepiej na nowym czy starym systemie. Cinebench R20 pokazał nam 7% różnicy i sprzęt wypadł gorzej na nowym systemie operacyjnym. I w benchmarku Heaven, który testuje układ graficzny, na starym systemie też mieliśmy o 10% lepszą wydajność. I rzeczywiście ma to sens, bo nowy system no, jest oczywiście bardziej skomplikowany, pewnie więcej operacji dzieje się w tle, więc zapewne stąd te różnice. Ale powiem wam, że poza tym, że system jest wolny i rzeczy działy się jak w slow motion i że nie działał AirDrop, to w sumie poza tym wszystko było ok. Czasami co prawda pojawiały się glitche graficzne w powiadomieniach, albo na przykład ten feature Sonomy, gdzie mamy taką ładną, animowaną tapetę, działał, nie wiem, w jednej klatce na sekundę, więc kompletnie nie było sensu tego włączać. Ale tak poza tym, to w sumie poszło zaskakująco gładko, jak na sprzęt, który jest niewspierany i ma 15 lat na karku. Prawdę mówiąc, gdybym to ja miał takiego sprzętu używać na co dzień, to chyba zainstalowałbym tam Windowsa 10 albo po prostu jakiegoś lżejszego Linuxa. I w sumie to też zrobiliśmy. Zainstalowaliśmy na nim Archa, by the way. I faktycznie, ten sprzęcior znacznie odżył i wszystko uruchamia się naprawdę błyskawicznie szybko jak na ten sprzęcior. Co więcej, tutaj też bez problemu zainstalujemy sobie Discorda, Steama czy innego Spotify'a. I co w sumie trochę zabawne, to pod Linuxem na ten moment udało się uruchomić więcej gier dzięki Protonowi niż pod samym macOS-em. Więc chyba zgodnie stwierdzimy, że na takim starym sprzęcie to Linux jest zdecydowanie gigaczadem. I powiem wam, że po tym filmie to chyba przywrócę sobie obraz z El Capitana, bo być może ten maczek kiedyś przyda mi się do jakichś innych projektów, no a na Sonomie jednak działa zdecydowanie wolniej. Więc myślę, że zainstaluję ten ostatni wspierany system, na zasadzie jeżeli byśmy robili coś kiedyś, to się przyda, no bo ta Sonoma, no działać działa, ale
jest wolna. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.